Cześć, siemanko ludzie, ja jestem Zymaciek, a to jest kolejny odcinek Devil May Cry. Okej, no dobra, więc widzimy tutaj od razu się nasz most otwiera, więc w sumie to jest bardzo dobre. No i dobra, ale gra fajnie chodzi. Od razu muszę wam powiedzieć, że jestem... O, co to jest? Wow, what the... co to jest? Holy shit! Że... w poniedziałek albo wtorek, czyli pojutrze i albo po pojutrze, albo po pojutrze będzie, przyjdzie do mnie kurierem takie coś jak Capture Card HD. No i oczywiście, o, od razu sobie przetestujemy tego rzeźnika. No i oczywiście przetestujemy z... holy, co to kurde było? O nie. Przetestujemy sobie, znaczy ja sobie przetestuję. Ja jakiś tam unboxing mogę zrobić, chociaż wiadomo, że troszkę bez sensu jest pokazywać jedną rzecz. Ale dobra, nie no, zobaczymy. W każdym razie, kurde, coś mi się nie udaje z tym rzeźnikiem walczyć. No i zmień pistolety, no. Jak się zmieniało pistolety, no fuck. No dobra, nie wiem. No i oczywiście ta karta nie obciąża kompa, co jak na przykład obciążenie kompa jest bardzo duże wtedy, kiedy się nagrywa na tym samym dysku, co system i takie różne rzeczy. I oczywiście jeśli się nagrywa na przykład jakimś tam frapsem czy coś takiego, to wtedy jest komputer no obciążony i po prostu się tak jakby... no cóż, no nie jest po prostu za fajne granie. A dzięki tej karcie będę mógł nagrywać, no to, że będę mógł nagrywać z konsol, to już jest, kurczę, strasznie zajebiste, co mi się bardzo podoba. I jeszcze można właśnie nagrywać z samego kompa i wtedy po prostu się wciska nagrywaj, no i się nagrywa. I po prostu wpadłem taki pomysł, że właśnie z kompa też będę, znaczy spróbuję, zrobię jakieś tam testowe odcinki. No i po prostu oczywiście wszystkie gry wtedy będą na maksa ustawione, w sensie ustawienia, i wtedy nie będzie się nic cięło, tak jakby. Ja to mogę na pewno rozwalić. No i nowa... holy shit, wow. Czyli to się, kurde, jednak teleportuje, tak jakby, znaczy... wow, to... o, nie. Kurde, no, chcę to rozwalić. Wypierdzielaj. O, pięknie. I jeszcze drugi. Won mi stąd, szmaciarzu jeden. Okej. No i to tyle, jeśli chodzi o jakieś ogłoszenia. Okej. Dobra, więc w sumie ja nie wiem gdzie... o ty! Taki jesteś cwany? Wypierdzielaj! Proszę bardzo. O-oh. Będziemy się napierdzielać, a z kim? O, z naszymi przyjaciółmi! Kurde, już myślałem, że was nie spotkam. Ja pierdzielę. Tylko kurde, nie wiem jak się zmienia. A, tak się zmieniał, dobra. Wow, ale dostał shotguna. Proszę bardzo. I ciebie tak samo. I jeszcze ty? Nie ma. Bum. Pięknie. Okej. Ogólnie zaopatrzyłem się też w Devil May Cry 5. Znaczy 5, no w Devil May Cry, wiadomo, tego najnowszego. I tak sobie pograłem chyba 4 misje, 4 albo 5. 4 chyba. I kurczę, muszę wam powiedzieć, że no, różni się bardzo od tych wszystkich części. Pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej. Ale jednak... niektórzy mówią, że nie jest kanoniczne, czy coś takiego. Ale kurczę, gra jako taka sama w sobie jest... Podoba mi się, bardzo mi się podoba. Chociaż nie jestem pewien, czy będę z niej nagrywał, bo jakoś tak średnio widzi mi się, kurczę... nagrywać z tej gry. Jakoś tak, kurczę, nie za bardzo odpowiada mi nagrywanie z tej gry. No nie wiem. Lubię sobie... fajnie sobie tak pograć offline w nią, ale jeśli miałbym ją nagrywać, to tak nie za bardzo. No nie wiem, coś mnie tak nie ciągnie do tej gry, do nagrywania. No dobra, w każdym razie Devil May Cry chcę wam pokazać, bo jest naprawdę godne zagrania, zaopatrzenia się w tę grę, jeśli ktoś jeszcze jej nie ma. Ło, pięknie. No nie... Jak się z powrotem ubrałeś? Holy motherfucking shit! O nie! A jeśli bym zmienił na rzeźnika? Wow. Kurde! Proszę bardzo! Co tak szybko? Wow, pięknie! Czy to wszystko?
Jeszcze tam jest mamy tego bossa zjawę, tak jakby. Dobra, ujdziemy, udamy się tam na do górę. Chociaż w sumie, wow! To i tak obojętnie, dobra, rozbieramy go, szybko. Gasimy cię. Holy, ouch. No już, dobra, już się rozebrałeś, dobra, i spoko. No i pięknie. Rozwalaj go, szybko. I teraz mieczem jeszcze, wow, mieczem dobity został, no i pięknie. Dobra, czyli teraz sobie przejdziemy przez most. No i mam nadzieję, że pójdę w dobrą stronę, bo kurczę, jak znowu będę się gubił, tak jak w poprzednim odcinku, to naprawdę będzie strasznie, strasznie dla mnie wkurzające i dla was na pewno też. Okej, widzę, że możemy tutaj sobie wskoczyć na te kamienie i wcale się nie dziwię, bo te kurczę niebieskie dziwne penisy z ziemi wyskakują. Pradawny plac. W ogóle nie wiem, gdzie ja mam iść. W poprzednim odcinku walczyliśmy na końcu ze smokiem. No i dobra. Dobra, mamy tutaj te kretynizmy. No to dobra. Jakoś sobie z niej poradzimy. Ło, pięknie, pięknie. I dobity. I jeszcze rzeźnik. Wow, nie teleportuj mnie. Nie mam takiego teleportowania. Kurde, kamera. Fuck. Muszę kurczę uważać, bo to naprawdę... Naprawdę nie chce się tam dostać. Jeszcze ten gościu. I shotguna, pięknie. Aha, i muszę wam kurczę. O, nie. Fuck. Skak. Wow. Okej. No i tak się właśnie zastanawiam. Wow, i tak się właśnie zastanawiam, gdzie mam iść? Właśnie się tak zastanawiam, co bym pierwszy nagrywał z Xboxa. Wiadomo, że mam GTA 5, na przykład mam też Skate'a 3. Też bardzo fajna gra, też na pewno kiedyś nagram, nie wiem czy jako pierwszy, ale na pewno nagram. No, tam GTA 4 też mam, ale to nie wiem czy... Raczej bardziej na kompie mi odpowiada, chociaż w sumie sterowanie jest lepsze na Xboxie. W każdym razie... Jeszcze się zastanowię. Mam troszkę tych gier, więc wiadomo, że kurczę... Jeszcze się zastanowię, kurczę. GTA 5, nie wiem czy fabuła, bo coś tam było z tym Rockstarem, że się nie zgadza na nagrywanie fabuły, czy coś takiego. Możecie mi oświecić w komentarzu, bo naprawdę nie jestem pewien. W każdym razie, jeśli chodzi o multiplayer, to na pewno, bo teraz sobie zakupiłem miesięczny abonament z live'a i na pewno będą jakieś filmiki. Na pewno będą jakieś filmiki z tego właśnie, z multiplayera. GTA piąteczki, no dobra. What the f... O kurde, nie. O właśnie, jeszcze mam Red Dead Redemption, chociaż to też jest z Rockstara i też kurczę, wow! I też kurczę, na pewno fabuły nie wolno pokazywać. No nie wiem, no musicie mnie po prostu oświcić, ja nie mam pojęcia o co chodzi z tym pokazywaniem fabuły, czy... What no fucking shit, no ja pierdziele. Weźcie się odjebcie ode mnie, co? Te penisy mnie wkurzają, naprawdę. Wypierdzielać mi stąd. Nie ma takiego kurde skakania. Won. Ja pierdzielę, no naprawdę. Nie ma takiego ksucia. Won. Nie ma. Okej. Dobra, wszystko i teraz mam nadzieję, że mnie przeteleportuje w dobre miejsce, a nie kurde jakieś... Dolina Szeptów. No spoko. Akurat tutaj się zgodzę, że akurat tutaj byłem. No więc okej. No i w sumie mam nadzieję, że jak będę już nagrywał tym capture cardem, nie jest to jakiś budżetowy, chiński czy coś, tylko zapomniałem po prostu nazwy tego, się tak przyznam. No, wow, nie, wow, dobra, jednak muszę na te penisy uważać. No ja pierdzielę, weźcie się odjebcie. No i właśnie zobaczę, jaka jest różnica w nagrywaniu, kurczę, właśnie z tego. What the fuck? W nagrywaniu z kompa na max detalach, poprzez kartę, a nie poprzez program do nagrywania. No dobra, zobaczymy.
Na pewno jakieś tam minimalne obciążenie jest. To nie jest tak, że w ogóle nie ma obciążenia, bo jednak zapis tego obrazu musi być na kompie. No musi być, więc jakiś tam minimalny ten. Ale ważne, że nie obciąża procesora, bo procesor mam. Procesor mam dosyć słaby, więc kurczę. O ty! Procek mam dosyć słaby i dlatego tak. Często mam jakieś ściny w grach, w których w ogóle nie powinienem mieć ścin. Powinno być wszystko chodzić na maksa i w ogóle. Dobra, już sobie pokonaliśmy, no i teraz gdzie mam iść? What the fuck? Wypierdzielaj, no kurde. Ale mnie wkurzają te penisy, ja pierdziel. Czy ja mam skakać? Chociaż nie, no w sumie, ej, zaraz. A okej, spoko. Nie, dobra, mam się tutaj cofać, wiem. Wiem, że ma się tutaj cofnąć, bo wtedy ten smog był i tutaj te dziwne teleportacje były, ale teraz nie ma żadnych teleportacji, więc spoko, możemy się tutaj cofnąć. No i co my tutaj mamy? Wejście do lasu? Dziwne. Aha, dobra. Okej. I zmieniamy. Zmieniamy na rzeźnika. Teraz rzeźnikiem troszkę kryształki porozwalamy i świetnie. Wow. Pięknie. 56 tysięcy. Okej. Trochę jajeczek tutaj porozwalamy. A nie chce mi się tam iść. Dobra, nie chce mi się tam iść już. I tak mało co kupuję z tych czerwonych krwiny. Chociaż coś tam kupuję, ale jednak no kurczę. O, idziemy do wadżajny. Wchodzimy do wadżajny, a raczej to wygląda na to drugie. No ale okej, spoko. Ale masz zajebiste buty, Dante. Długi tunel. Kałuży. I lampa. Horror. Wow. A tego nie wiedziałem. O, ale fajne przejście, okej. Wodospad. O właśnie, tutaj mamy ten. Tutaj mamy, kurczę, ten wodospad. No i ten most. No właśnie, w ogóle zapomniałem, że to tutaj, kurczę, czy kurczę idziemy. Okej, więc już mamy jakąś cutscenkę. A, czyli jednak tam się raczej tak za bardzo nie będziemy wracać. Okej, spoko. No i dobra. I co my tutaj będziemy mieć takiego ciekawego? Czyżby ktoś będzie, kurczę, Aha! Czyli to będzie troszkę krótszy odcinek, tak? No dobra. Tak, kurczę, postanowiłem, że misja, odcinek. I to tak, mam nadzieję, że wam się podobało. I tak za chwilkę nagram drugi odcinek, żebyście od razu mieli drugi odcinek zaraz po obejrzeniu tego, więc spoko. Więc w sumie zaraz do was wracam. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie. Na razie.